tym przedświątecznym zamieszaniu, ferworze wielkanocnych przygotowań warto było 23 marca zajrzeć do naszego kozienickiego muzeum. To tu, wzorem lat ubiegłych, zorganizowano Dzień Kozienickiej Pisanki, czyli spotkanie, podczas którego mieszkańcy wspólnie z pracownikami placówki dawnymi technikami ozdabiali wielkanocne jaja. Po raz kolejny organizujemy akcję Dzień Kozienickiej Pisanki, akcję znaną i lubianą. Akcję, która zawsze spotykała się z bardzo ciepłym, gorącym przyjęciem, a jeżeli coś działa, to po co to zmieniać, więc robimy pisanki. Prosty pomysł, ale w swojej prostocie niezawodny. Dla osób młodszych mamy pisanki robione metodą wyklejania, czyli z użyciem kleju, włóczki, sznurka i tym podobnych rzeczy. Natomiast dla osób troszeczkę starszych mamy przygotowaną technikę batiku, czyli już technikę zdobienia jajek z pomocą wosku. Jak słyszeliśmy, starsi przy technice batiku mogli pochwalić się swoimi manualnymi umiejętnościami, precyzją i wyobraźnią. Nieco młodszym i całkiem małym do ozdabiania pisanek zaproponowano kolorowe tasiemki, włóczki, sznurki, kleje i nożyczki. I tu dziecięca fantazja nie miała żadnych granic, w związku z czym z jajek powstawały też różne stwory i zajączki. Tej jakże twórczej inicjatywie towarzyszyła prezentacja prac naszych lokalnych artystów z grup Wena i Niteczka. Wszyscy świetnie się bawili, bardziej doświadczeni pomagali tym początkującym, dzieci z powodzeniem próbowały też tradycyjnych technik, a dorośli z chęcią zasiadali do stoiska dla najmłodszych. W gronie uczestników znalazła się też Dorota Stępień, zastępca burmistrza do spraw społecznych, której pisanka z pewnością znajdzie swoje miejsce wśród wielkanocnych dekoracji.